Czy nie wydaje Ci się, że za granicą jest łatwiej być sobą, bez presji tych wszystkich cioć, wujków, kolegów z klasy i wścibskich sąsiadów? Ja wiem, że moje wierzenia i tak dalej, ale przyznaj, przyznaj że jest łatwiej żyć i absolutnie nikt, jak i mój mąż, nie mamy do nikogo z rodziny, yy, nikt nie zagląda w garnki. Kochani, to nawet nie jest tak, że to musi być za granicą. W ogóle łatwiej jest być sobą, jak w obcym miejscu, może tak to nazwijmy. Zobacz, jak ktoś tam wyjdzie na urlop, albo w ogóle podróżuje, ja teraz nie wiem, do Indii chyba polecę, czy do Sri Lanki, nie wiem jeszcze. Ja tam pojawiam w tym miejscu, w tym miejscu mnie nikt absolutnie nie zna. Nikt. I ja tam mogę być kompletnie innym człowiekiem. Kompletnie nowym człowiekiem, kompletnie innym człowiekiem, bo je tam nie ma tego, tam nie ma, nie bo czego nie ma, nie ma tych nie ma tych założeń, nie ma tych utrwalonych filtrów, przez, kto, przez, którzy, przez które ludzie ciebie widzą. Bo jak chodzisz w kimś relację, to wcześniej czy później ta osoba utrwali swój pogląd na twój temat w sobie. I jak Cię widzi, chcąc, nie chcąc, te, te wierzenia uruchamia. Jak Ty spotykasz się z kompletnie obcą osobą na swojej drodze, gdzieś tam w obcym miejscu, to nie ma, nie ma tej relacji, która. I nie ma tych założeń, bo to naprawdę są założenia. Nawet dzisiaj przed chwilą Kasia chyba pisała na WhatsAppie, że kiedyś tam podziwiała sąsiadkę, która miała takie bardzo pokładane życie. I tam trochę był inny wątek, ale nawet w tym poukładanym życiu jest założenie, że ta sąsiadka jest szczęśliwa i spełniona w tym poukładanym życiu. A tak naprawdę tylko ona wie, tylko ta sąsiadka może stwierdzić, jak się naprawdę czuje. Bo być może ona tam, nie wiem, ma jakąś głęboką tęsknotę za czymś, a co nigdy nie pozwoliła. I tak wszystko z pozoru może ładnie wygląda. Więc mamy dużo założeń. I będąc w obcym miejscu, gdzie nie ma tych osób, które naprawdę mają utrwalone pogląd na nasz temat oczywiście jest łatwiej. Co nie znaczy, że niemożliwe jest bycie sobą w, w miejscu, gdzie wszyscy nas znają. Dlatego tak naprawdę cały ten rozwój duchowy doprowadza nas do miejsca, w którym my się nie wstydzimy bycia prawdziwie sobą. Że nie dbamy o opinie innych, bo wiemy, że ona jest kompletnie nieistotna. Nie idziemy utartą ścieżką, bo wiemy, że mamy swoją. Ta moja ścieżka może być nawet zbieżna z jakąś tam ścieżką innych osób, ale ona i tak jest unikalnie moja. Diabeł tkwi w szczegółach. Że. Nie porównujesz się, bo wiesz, że każde porównanie jest absolutnie bez sensu. Jest bez sensu, jest nawet niemożliwe, bo nie można porównać dwóch unikalnych rzeczy. One z definicji są różne i nigdy takie same nie będą. I dlaczego mają być takie same? Więc dużo takich mechanizmów, które powodują, że trochę. Tłamsimy samych siebie, że trochę nie pozwalamy na ekspresję swojej autentyczności, e, że te mechanizmy powoli odpadają w tym przebudzeniu duchowym, że my bardziej zgłębiając siebie, bardziej poznając siebie, a nawet jeszcze bardziej kluczowa taka myśl, że my odchodząc od perspektywy ego bardziej do perspektywy inner being, a tak naprawdę widząc to całościowo, w jednej i drugie ma swoją wartość, my mamy całkiem inne spojrzenie na siebie na ludzi wokół nas i światło nas otacza. Więc jest łatwiej, ale to nie znaczy, że jest łatwiej w obcym miejscu, a to nie znaczy, że w miejscu, w którym człowiek jest, jest trudniej, dlatego że to wszystko zależy, na jakim jesteśmy etapie.